Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Kierowniki na Sokolnia w Kępnie, Grzegorz Leks, witam serdecznie. Kilka wydarzeń bardzo ciekawych czeka nas u schyłku tego 2024 roku, już niebawem. Kino Nieme kolejny raz zagości w Kępnie z zespołem na żywo. Tak, korzystając z okazji, drodzy Państwo, z uprzejmości mediów naszych lokalnych, Radia Sud. Drodzy Państwo, chciałem bardzo serdecznie Państwa zaprosić na następny piątek w Kinie Sokolnia, 25 października od godziny 20. Będziemy organizować świetne wydarzenie, Kino Nieme na żywo, z koncertem zespołu Czerwie, który skomponował do tego filmu specjalnie muzykę, film Niemy, Kult Ciała, z główną rolą Eugeniusza Bodo. No i oczywiście nie możemy zapominać o Halloween, które są nieodzownym tutaj elementem funkcjonowania Kina Sokolnia. Tak, w tym roku przygotowaliśmy też dla Państwa Halloween, będzie 31 października w Kinie Sokolnia. Tutaj przygotowaliśmy trzy świetne filmy, trzy świetne horrory dla fanów horroru, bo przekonaliśmy się po telefonie trzy, że lubicie się bać. Będą dwie przedpremiery i jedna premiera. Startujemy o 17:00. Wszystkie informacje są podane już na Facebooku, na naszej stronie internetowej, także zapraszamy serdecznie. Proszę się przebierać i przychodzić. Im bliżej świąt, tym listy do M będą wkraczać i to pewnie, jak to się mówi kolokwialnie, z drzwiami. Tak, no jest kilka niespodzianek w tym roku. Jeszcze do końca roku oczywiście je zagramy. Listy do M6 będą grane. Producenci zapowiadają, że będzie to powrót do klasyki, czyli do tych pierwszych części. Maciek Szturga też powrócił, także wydaje mi się, że będzie film fajny. Oprócz dużego ekranu, także jakaś sztuka teatralna dla dorosłych, wiem, że ma zagościć. Przymierzamy się do urozmaicenia naszego repertuaru, naszej oferty, którą możemy przedstawić w Kinie Sokolnia. Planujemy na przyszły rok, może jeszcze w tym roku, rozwinięcie oferty o przedstawienia teatralne, komedie i takie lekkie przedstawienia dla dorosłych. Jesienno-zimowy okres sprzyja funkcjonowaniu kina, więc myślę, że to nie tylko te atrakcje, na które mieszkańcy mogą liczyć. Tak, no przenieśliśmy się z pleneru do wnętrz. W tym roku jeszcze bardzo serdecznie chciałem zaprosić Państwa na Gladiatora, drugą część, po 20 latach powraca. No i u Pana Boga w Królowym Moście wszyscy się pytają, też powrót klasyki, już można powiedzieć, komedii. Także no, zapraszamy serdecznie. Radio Sud. Twoje radio. Twoja muzyka.